przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze... Siemano, witam wszystkich. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, to znowu ja, Megi, i piekam sobie wieśka trzeciego. Wyprzedza Wiedźmina tylko o krąg. Trzeba się na nim wreszcie skupić i przejść gdzieś, coś dalej zrobić. Tam nie mam po co iść, bo i tak nie mam petardy. Co by tu zrobić? No, te stwory jakby się zbliżały. Tak właśnie. Dobra, chyba pójdę do tego kolesia głównego. Do zamku, tak? To był chyba zamek. Mapa świata. Chyba trzeba będzie się tam przejść. No, ale to nie jest aż tak źle. I tak daleko, a tu po prostu wrócimy. Trzeba będzie tu wrócić. O, koń się nagle pojawił, ni stąd, ni zowąd. Dobra, biegniemy. Czy tam cokolwiek jest z drugiej strony? Co jest, koniu? Dalej, płotka, dalej! W tej chatce chyba byłem. Mój koń boi się skoczyć. Jeszcze razem. Aj. O, zaraz tego kolesia, jak go dziabnę. Jeszcze jest wulgarny. No dalej. Ciach. I mamy kolesia z głowy. No właśnie. Ładnie przypasowało. Sakiewka. Petardę. Muszę zrobić petardę. Jak się robiło petardę? Alchemia. Szybko. Co ja potrzebuję do petard? Kot, puszczyk, petardy. Nie mam nic do petard. Słabo. A bardzo mi zależy na petardach.
Tam coś jest. Jedź, płotka. Był wilczek, nie ma wilczka. Psie sadło, to się przyda. Jak tam można wejść? O, to jest ten... To jest chyba ten narkotyk z poprzedniej części. W jedynce kojarzę, że był jakiś proszek, który wciągali. Ale tu skoczyć nie mogę. No bo nie. Przejdźmy na drugą stronę tego. Elo wieśnioki. Elo, elo, jak zdrówko. Spoko, spoko. Utopce. Co tutaj jest u tych utopców? Czy warto do nich schodzić? Nie, nie warto. To też nie będę do nich schodzić. Jak się tam dostać? Przez ten most muszę przejść. Kurde, myli mi się sprint z Minecraftem. W Minecrafcie trzeba było dwa razy gałkę do przodu wychylić. I wtedy można było sprintować, natomiast tutaj trzeba osobno przycisk naciskać. Sorry. Sorry Simon, ale nie chce mi się teraz na imprezie żadnej być. I jeszcze wyżej. Nie, 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 nie spadaj, Geralt. Błagam, tylko nie spadnij tam w dół. Oj. Oj. Ale suseł. Po prostu bosko. Mogę uciekać z pola walki, dobrze wiedzieć. Akcji wpływa na umysł przeciwników. Czemu nie zadziałało mi żaden z czarów? I co, i znowu będę musiał się tyle i tyle cofnąć? Ta gra powinna mieć autosave co 30 sekund. Bo póki co nie widzę możliwości grania z przyjemnością w nią. Tak, tak, aż tutaj. Super. Niesamowicie mnie to cieszy, że aż tutaj mnie cofnęło. Nie mam petard, nie mam nic. Tempo, tempo!
Tarcza. Umysł przeciwnika. No dalej. Ale z radością go dziabnąłem. To było dość satysfakcjonujące. Drabina sznurkowa. Ciekawe, do czego da się tutaj drabinę wykorzystać. Czy w ogóle do czegokolwiek się tutaj da drabinę wykorzystać, co? Skrzynia, tak, co się da, zabierzmy. Sejwuję dla bezpieczeństwa. Zbyt często z głupich powodów tutaj padam. Aha, tutaj jest wielka przepaść. Że jak zeskoczę, to zginę. Nie ma tu gdzieś jakiegoś śliskiego zbocza, żeby tak tylko zjechać w dół. Zobaczmy tu. O! Pięknie. Brawo, Geralt. Dałeś radę. Ciekawie to wyglądało. No ale fajnie, udało się. To drzewo wygląda jak przy nim. Przy tym drzewie powinien być jakiś wielki quest. Po prostu to drzewo wyglądało jakby wiele starań zostało w nie włożone. Pyk.
pozamiatane. Nawet w miarę poszło chyba. Zapytać Yennefer. Tfu, zapytać Nilfgaardczyka, gdzie jest Yennefer. Duża skóra. To trzeba koniecznie zebrać. Jest coś ważnego. I na bank się przyda. Teraz stąd zejść. Którędy najlepiej? Tak, żeby sobie kuku nie zrobić. Tu może zaboleć. Ale zapisz grę. I sprawdzamy. Może. O, pięknie. Co ten koń robił? Na pewno do zielarki muszę iść i zrobić ten quest związany z nią. Wolnie. Co tam jest? Co? Tu są kraty. To wejdźmy z tej strony. Tak, tu nie ma krat. Tu się da. Cargo jakieś. Czyste srebro, super! Kozak, miecz będzie można zrobić. No, troszkę ściana tam było. Mapa świata. Nieodkryte miejsce. O. Pokazuj wszystko. Idziemy. Tutaj będzie chyba baza tych zbójów. O kurna. Fuck. O nie. O nie. Tarcza nie. Magiczna pułapka. Nie. Co?
Jak go ciachło. O nie, o nie. No chodź tu leszczu. Pyk. Gdzie są te wszystkie zwłoki? Trzeba pozbierać. Wszystko, co mi zostawili. Świat będzie lepszy bez tych bandytów. Zdecydowanie. Dobra. Zobaczmy, co dalej. No, zapiszmy. Tam iść nie mogę, tu mogę iść. Tu i tu. To ustalmy, że sobie tu pójdę, a wtedy będę miał powód, żeby tu wracać. Albo nie, zrobię te trzy rzeczy, kurde. Zresztą do dwóch z nich idę po jednym znaczniku. Jej, drzewo. Chciałeś przejść? Przykro mi, nie przejdziesz. I co? Udało się? Czy jeszcze ktoś do rozwalenia? No. Tutaj chyba wieśniaki powinny wrócić teraz. Po tym, jak się wyzbyłem potworów. Co? Czy nie? Kojarzę, że powinienem... Że wieśniaki powinny sobie iść stąd. Niedźwiedź! To za niedźwiedzia też się weźmiemy. Ale jesteś paskudny. Jest silny. Kurde. Trzeba uważać. No i właśnie. Co chyba często będę umierać w tej grze. A to dopiero początek.
Kurde, w sumie zapomniałem, że tu można medytować. Przeto. To medytujemy. Tak. Tak? Wracają wieśnioki? Wracają wieśnioki. Nareszcie. Módlta się. Co, nic nie macie do powiedzenia? Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. Jakieś wieści z Wyzimy? O. Pokaż mi swoje towary. O, zobaczmy, co on ma. O. Kanapka z szynką, surowe mięso. Dobra, surowe mięso mu sprzedam. Czystego srebra mu nie sprzedam. Co to jest? Dwa 2% znaku Queen. Ile, ale 400 tych? Nie, no tyle nie mam. Kurde, mógłbym mu gardło podrżnąć. Receptura biała mewa. O babie cmentarnej. No wszystko fajnie, tylko na nic mnie tu nie stać praktycznie u niego. Więc po co w ogóle? Kurde, aż się chce mu gardło podarżnąć. Bywaj. Tak. Serio? Mogę? Ile dodają mi te buty? Tyle. Te rękawiczki. Pancerz plus 1. Kurde, ta pałka jest cholernie silna. Dlaczego? -37 - 2. Co to znaczy? Co? W ogóle będę miał pałę zamiast miecza. Taki ze mnie wiedźmin. Heh.
Kurde, dziwne. Dziwne to bardzo. Dobra, idziemy po niedźwiedzia. Szybki sejwik. I do niedźwiadka. Aksji. Zobaczmy, co Aksji da. No już niedźwiadek. No jakim cudem? Już załaduj ostatni zapis. No już, już szybko. Chciałbym to przejść. Że on jest tylko na 6 levelu. Nie może być aż tak trudne. I co, pasku? Mocy. I co z niego zaczerpnąć? Yeah.
zaraz padnie. Ciach, i nie ma niedźwiadka. Bierę wszystko. Miejsce mocy. No jest. Myśliwego. Luzik, luzik. Dobra. Gdzie tu dalej iść? To załatwione, to załatwione. Zielarz. To może tu. Tu na razie nie mam czego szukać. Tam znajdę gryfa. Te stwory pojedynczo mógłbym ciachnąć. To był dobry pomysł. No muszę zapamiętać, że pojedynczo. O, tutaj jestem. Tutaj kojarzę, że można było chyba wskoczyć w wodę. Tak jest. Mogę tam wejść. Ale nie, na razie nie. Na razie mam ważniejsze rzeczy do roboty. Rozwalić bandę utopców. Geralt, idioto. Co ty wyrabiasz? Co to było? Fajnie, fajnie, super. Coś takiego uwielbiam. Geralt, ty pindo jedna. Postarałbyś się trochę, co? Ty chcesz gryfa pokonać? Ale fajny przeskok, no po prostu parkour z jego strony.
pewno. Srebrny miecz jest, jest. Może faktycznie za wcześnie na to, ale aż trudno mi w to uwierzyć. Kurde, wypadałoby się wybrać tam do tego Nilfgaardu, czy co to tam? Co to daje? Przyspiesza regenerację wytrzymałości. Tak. I kurczok zamiast chleba. I stroj. Plus jeden do pancerza, a te magiczne buty, odporność na kłód, odporność na obrażenia obuchowe, cięte, nie no to to zostawiam, to jest zdecydowanie lepszy bucior, zdecydowanie. Są stwory. Zróbmy sobie medytację. No niech będzie tyle. Życie jest, jest życie. Zapisz grę. Gra zapisana. Jednego mi się udało. Muszę więcej ich rozwalić. Dalej. Da. Kurde, ten Jarden dużo robi.
skin. Pyk. Super. Teraz co to jest do pozbierania? Kości. Tutaj. Chyba będzie coś dobrego. Zobaczmy, co się pojawiło w ekwipunku. Co to daje? Słabo. Plus 4 do mocy znaku Yarden, premia przy trafieniach krytycznych, szansa na trafienie krytyczne. Szansa na trafienie krytyczne o 10% zwiększona. Kurde, nie wiem. To co mi da? Nie wiem. To co mi da? Odporność na obrażenia kłute. Tak. Wyglądam chujowo, ale jestem silniejszy. Zdecydowanie było warto. Kurde, niedługo nie będę miał miejsca. Wypadałoby już coś upichcić z tej alchemii zakichanej. Dobra. Mapa świata. Tu jest nieodkryte miejsce. Tu nie mogę. Tu będzie ta zmora czy coś takiego. Kamień szlifierski. Dobra, idziemy tu najpierw. Krasnolud, szybko, gdzie jesteś? Co mi naprawisz? Kurde, w sumie spalili mu chatę, ale nic innego się nie zajęło. Ciekawe czemu. Te, Krasnal. Gdzie jesteś? Krasnal. Zaciukali go, czy co? Te, babo. To porządna wieś. Jo, jo. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Ejże.
Co tu była za chatka? Tu była chyba kolesiuwa od patelni. Mi się zdaje. Ostatni raz coś pożyczyłam. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia. Ciekawe, co było dalej. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Co tam za stwory? Wilki. Chodź tu, wilku. Proszę, uratowałem was. Czy to od tej chatki wejść? Co, znowu wilki? Co tych wilków tutaj tyle? Wypad. Aha, ja drzwi muszę chyba wyważyć tutaj. Co? Czy dachem wejdę? Ja, wyważyć trzeba. Bierem, co się da. Sztabka srebra, zawsze mile widziana. Ciało, to tłumaczy smród. Ktoś grał w gwinta. Tarneryski miecz. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy.
złociutki? Nic, nic. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczenie. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Dawaj. Usmażę sobie na kolację ślady. Tylko 10 punktów doświadczenia. No hańba. Coś takiego. Po prostu... Zobaczmy, co jest w ekwipunku. Nie. Buty. Odporność. Taka, taka, odporność. Taka, taka, odporność. Taka, taka. A te butki, co mają? Taka, odporność. Taka. Znaku Irden. 2%. 5 pancerza. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy. Trzeba wreszcie tego głupiego, głównego questa zrobić. To mi się bardzo podoba w tej wersji konsolowej. Mam wciśnięty tylko i wyłącznie X odnośnie sprintu. On sam biegnie, zasuwa po ścieżce. No dobra, może niekoniecznie tam gdzie chcę, ale w miarę biegnie. Jak tam wilki? Dobra, olać te wilki, boję się mnie. Nie będę ich atakować. Ale mam wielki miecz. Jak i skiendyk. Wojskowy, miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Ale mam poharataną. Wiedźminem? Zbroję.
Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży. Tak, rozstąpcie się, motherfucka. Hasło? Nie znam żadnego hasła. I czemu jest on mokry? Po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Pokaż mi swój towar. No dobra, fajnie. Ten stalowy miecz. Fajnie byłoby zrobić. Co ja tu jeszcze potrzebuję? To mam. Te pasy. A to zielone to co? Paski skóry, sztaba żelaza. Szmaragdowy pył. I się spłukałem. Hmm.
Co on ma ciekawego? Nic. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chcesz coś kupić? Bywaj. Bywaj. Motherfucka. To ile wieść darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem tu tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Ale dziwnie to wygląda. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. To Mira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? Ładnie tu oświetlenie wygląda w tej grze. Masz coś jeszcze, co mogę zabrać? Chyba nic. No dobra, niech ci będzie. Nie dostaniesz nic do jedzenia. Nie odetchnij. Wzmacnianie pancerza.
Przy specjalnych stołach możesz... Okej, okay, gdzie jest ten specjalny stół? Tu? Tak. Co? Chciałeś sobie coś upiec? To dupa. Rozmawiaj z dowódcą. Dopierw iść do Mysława czy do Zielarki? Sorry. Sorry, ale nie chce mi się brać udziału w żadnej imprezie. Na chillaucie, poleżeć i pograć. Babka wodna tu będzie. Tu nie wiem, co będzie. Wieś do odratowania. A tu zielarka. Dobra, najpierw tu. Wilki trzeba rozwalić. Tyle. Jakiś piesek? No nie, to wszystkie. Piesadło na pewno się przyda do jakichś mikstur. Kurde, jakim cudem ja to przeżyłem. Dobra, to może teraz meditation czy coś? Gdzieś tu powinny być zwłoki jakiegoś kolesia. Pyk. Pytanie tylko, gdzie one są?
Jakaś chatka. Tu. Tu gdzieś jakiś musi tu gdzieś być. Ciekawe, czy znajdę tą skrzyneczkę. Pauza.
Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i mlaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust.
Jedź pod kolor. Ale jesteś paskudny. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. Dzięki raz jeszcze. Póki żyjemy, Temeria nie zginie. Tam swoje wiem, ale za czarnym się wdaje. Chrypka. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę.
Tak sobie myślę, parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgaard ceni sobie jedno, porządek. Gryf go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem.